Zobaczcie, tam już widać górę Żar. Jak widać, stok jest oświetlony. Jutro jest jego otwarcie, tam widzę, że jeden ratrak jeździ. Więc jak wjadę do góry, bo wyciąg już jest niestety nieczynny, jak wjadę do góry i stok będzie dalej oświetlony, to myślę, że zjedziemy sobie stokiem. Rok temu próbowałem to zrobić, ale było za ciemno i wtedy było o wiele więcej śniegu. A jak wczoraj pisałem z panem Janem Kielińskim, to napisał mi, że wczoraj był jeszcze śnieg, ale dzisiaj już napisał, że go nie ma. Co się na podjeździe, więc zjeżdżanie podjazdem w tym roku nie ma sensu, bo rok temu zjeżdżałem sobie po prostu tak, że był lód, śnieg. I zjeżdżałem tam sobie, robiłem drifty po nie wiadomo ile. Wywalałem się co 30 metrów i nic mnie nie bolało, bo był wszystko lód, śnieg i tak dalej. W tym roku tego nie ma, więc myślę, że więcej radości przyniesie mi zjazda stokiem. Dobra, ja już nie gadam i jadę. Jeszcze zostało mi jakieś, ja wiem, ile tam jest, może z 5 km. Więc wyłączam kamerkę, żeby się skupić na drodze, bo jednak tak jak co, ale jest ciemno. Moja latarka za mocna nie jest, bo resztę schowałem sobie do plecaka już na wjeżdżanie pod górę. Więc co, cięcie. Nawigacją pokazuje mi tędy jakoś. To nawet rok temu jechaliśmy w tamtą stronę. Tak rozumiem się, którędy jechać, ale chyba postaram pojechać z pamięci, tak jak w tamtym roku. O, a teraz pokazuję dobrze, że w tamtą stronę, że jedziemy i zaczyna się podjazd. Tak, że jedziemy dobrze. Dobra. Powiem wam, że im jestem bliżej, tym bardziej się doczekać nie mogę. Więc tak, wyczerpała mi się pierwsza lampka. Teraz ją sobie zmienię na czubkę. To już się zaczyna podjazd. Tutaj skręcamy i na prawo się zaczyna podjazd. Więc tą zmieniam. Więc zmieniam na czołówkę, więc teraz też będziecie, jak coś będę gadał, będzie mi to wyraźniejsze po prostu. Czego widzę, na stoku dalej się świeci, więc mam nadzieję, że zdążę i będzie się jeszcze świeciło i będę miał okazję sobie zjechać stokiem. Właśnie chwilę temu od tego miejsca zaczyna się tak jakby ten już podjazd pod górę Żar. Powiem wam, że jestem ciekaw, jak to w tym roku będzie. W tamtym roku miałem jeszcze Bitwina z przełożeniami, z przodu miałem 22 32, z tyłu 11.40 i pamiętam, że miałem problem z podjechaniem, a wtedy już w ogóle się męczyłem na samym dojeździe tutaj. Potrzebowałem dwóch przerw, a teraz właśnie w ogóle nie czuję się zmęczony. Nie wiem, czego to jest kwestia, bo teraz przełożenie mam na pewno cięższe niż tam. Dobra, ja nie gadam, żeby się nie męczyć. Podjeżdżam. Potem wam jeszcze pewnie pokażę taki jeden ciekawy moment, w którym jest jakby odwrócona grawitacja. Znaczy, to się tak nie nazywa, ale jest takie coś, że można wyłączyć silnik lub przestać pedałować i was będzie tak jakby wciągało pod górę. No dobra, więc słuchajcie, tutaj jest to miejsce, gdzie się auta się wracają. Tutaj się właśnie podjeżdża bez... Aha, on się wraca, żeby na parking patrzeć. Tutaj się podjeżdża bez tego pedałowania. Patrz, nie pedałuje. I jadę. Widzicie? Nie pedałuję. Pokażę wam jeszcze raz. Jadę pod górkę. I to nie tak wolno. Patrzcie, nie pedałuję i jadę pod górkę. To jest naprawdę niesamowite. Ciekawi mnie w sumie, dlaczego się tak dzieje. Oj. Więc ciekawi mnie w sumie, dlaczego się tak dzieje, że są takie miejsca właśnie, gdzie nie trzeba pedałować i się pod tą górkę jedzie. To dalej nie przyciąga do góry. Teraz chwilę temu sobie pedałowałem. O, już czuję, że się kończy. Tak to wygląda. O, już za chwilę zaczyna się oświetlony stok, ale to i tak jeszcze daleko do góry jest, z czego pamiętam. Więc pokazałem wam, co chciałem. Teraz mam nadzieję, że już bez cięć. O, właśnie, nagrywałem w ogóle przy słabej czołówce, więc sorry. Więc ja już teraz wyłączam i mam nadzieję, że już nie będę wam nic... Znaczy nie, że mam nadzieję, ale myślę, że już nic wam chyba nie będę nagrywał. I nagram wam relację na górze. Został mi około kilometr do szczytu. Już tutaj zaczyna śnieg, a droga jest oblezona. Jest wąska i nawet jak chcę jechać, bo to jeszcze zaczęło robić takie nie za strome ten podjazd. Nawet jak chcę jechać po drodze, to muszę zjeżdżać tam w tamtą stronę, żeby przepuścić auta. Więc stwierdziłem, że po prostu wprowadzam, żeby było lepiej dla aut, żeby się tutaj na mnie nie denerwowali, bo jednak jest ślisko.
A chwilę temu widziałem taką rodzinkę w takim, nie wiem jak ten Mercedes się nazywa, ale jest taki strasznie mały, podobny do Matiza. I zdziwiło mnie to, że takim autem stwierdzi, że będą wyżej na takie coś. Tam też już widać, że jedno auto się nie daje rady, a mam nadzieję, że podjedzie. Ale powiem wam, że w ogóle już tamtym rokiem nie ma źle, w tamtym roku było o wiele więcej śniegu. I do tego momentu już spotkałem ze dwa auta, znaczy w tamtym roku, które były na poboczu. A w tym roku jeszcze ani jednego, więc jest dobrze. Tokyo Drift. Dobra, więc tak już jako tako dobiegło wszystko końca, jest godzina, wiem, może około 30-40 po. O, jak widać tutaj armatki zaraz będą włączali. Ja teraz stwierdziłem, że zjadę sobie stokiem, nie będę sadził drugą, gdyż uważam, iż będzie to po prostu bezpieczniejsze, chociaż kurde, też jest stromo. Nie wiem, no zobaczę jak się będzie schodziło. Tak jak wam już wcześniej mówiłem, widziałem, że ratrakowali. I faktycznie czuć, że było ratrakowane. Jest fajnie. Oj. Jest z lodu. Dobra, ja siadam. Spróbuję ujechać, zobaczę jak co. Po prostu położę się na boku i się, jakby to powiedzieć, kontrolowanie wywalę. Nie no, powiem wam, że nie ma tragedii, nie? Myślę, że nawet by niebezpiecznie było, jakbym pojechał drogą, bo tam był taki lód, a to jest przynajmniej non-stop tak samo, co nie? Teraz jest taki najstrąbszy moment, potem już będzie tylko bardziej płasko, nie? Czego widzę, tam zaraz zaczynają schodzić ludzie, bo oni już po prostu poschodzili, a ja trochę czekałem, żeby zrobić zdjęcie, potem się musiałem jeszcze przepakować. Ubrałem na siebie jeszcze polar, więc zaraz będzie bezpieczniej, co nie? W sensie nie, że bezpiecznie, po prostu jak są ludzie, to wiadomo, nie? Że jak gdyby się coś stało, no to są większe szanse, że mi pomogą. Czekajcie, gdzie to się jedzie? Się chyba trochę pogubiłem. Tutaj jest skręt. W zasadzie chyba można powiedzieć, że jestem pierwszą osobą, która jedzie tym stokiem w tym roku.
akurat w tym miejscu chyba nie było ratrakowane, więc jest fajnie, bo będzie po puchu. Ja wolę po puchu jechać niż po takim zratrakowanym. Po puchu się fajnie jedzie, o ile nie ma zasób, bo to już znowu zaczyna się ratrakowane. Ogólnie, bo tak jeszcze tego nie powiedziałem, że mam szczęśliwego nowego roku, żebyście tam pouczyli się jakichś fajnych trików. Ja mam nadzieję w końcu nauczyć się no-handera. Oj, to mnie trochę porzucało. Czekajcie, ja muszę zobaczyć. Kurczę, to już zaczyna się robić coraz mniej śniegu. Mam nadzieję, że... Bo nie wiem, czy wiecie, ale na stokach są takie do odprowadzania wody. Mam nadzieję, że zaraz w to nie wpadnę. Oj, się wyłożył spektakularnie. Może nie, że spektakularnie, ale się jednak wyłożył. Myślałem w ogóle, czy jechać easy line'em, ale powiedzieli mi tacy jedni, co tutaj właśnie byli bez rowera akurat. Serdecznie ich pozdrawiam, może będą oglądali. Powiedzieli mi, że nie ma sensu. W sensie, że jest po prostu na dole już potem bagno. Więc stwierdziłem, dobra, jak tak mówią, to nie będę tam jechał. Zjadę sobie elegancko stokiem. Kurczę, no i już się zaczynają problemy, bo teraz już jest bardziej bagno się zaczyna. Nasze to już jest przemarznięte, co nie, więc jest lód z bagnem. Znaczy lód, a pod nim bagno, nie? Nie wiem, czy to widać, czy nie. Mam nadzieję, że w ogóle cokolwiek widzicie. Więc tak, wyładowała mi się kamerka, z telefonu zostało mi 14% i tak mam szybko nagram. Postanowiłem za stokiem na górze buśnik i myślałem, że będzie tak do końca stoku. Okazało się, że nie, że jest błoto. I niestety zakleiło mi się wszystko, szczególnie przód, do takiego stopnia, że po prostu już nie mogę dalej jechać, ponieważ hamuje mi całe koło. A patrzcie, co tutaj, jak to wygląda wszystko. Będzie czyszczona. Tego błota jest tej masa. Opony z 2.35 ewoluowały w opony 2.8, jak nie więcej. Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie. Tak, widać światełka. Oświetlili stok, więc jestem ciekaw, dlaczego nie był oświetlony wcześniej. Trochę szkoda, że musiałem jechać po ciemku tamtym stokiem. Jakby było oświetlone, by było lepiej. I ciekaw mi, jak oni chcą do rana stworzyć tam śnieg w tym środku, bo szczególnie na środku tam w ogóle nie było śniegu. I wątpię, żeby w kilka godzin, tam pisze, że otwarte od 1 stycznia chyba od godziny 12. Więc wątpię, żeby w tej ile w 10 godzin udało mi się tyle śniegu nasypać. Jest godzina 3.29, pociąg odjeżdża 4.50, więc jeszcze mniej niż półtorej godziny musimy jeszcze poczekać. Już jesteśmy tutaj około 30 minut, może 40, no bliżej 30, więc po prostu już zakończę tego vloga. Nie wiem, czy już go kończyłem, wydaje mi się, że już go kończyłem, więc zakończę go po raz drugi. I jak jeszcze wam powiem, że zauważyłem, że tutaj na tablicy informacyjnej są życzenia. Taka ciekawostka, więc jak to wygląda. Dobra, ja kończę nagrywać i widać, rower jest brudny już, bo trochę opony się wyczyściły podczas jazdy. Byłem cały ochlapany z tego błota. Mam całą kurtkę. Patrzcie na to. Wszystko pobrudzone. Tutaj nie widać koloru, jakie to ma, na przykład przez to. W ogóle sorry za to światło, jest po prostu tak, jak widzicie, żółte światło, więc pewnie wygląda to, jak wygląda. I pan kaczucha w miarę czysty.